Ja wiem. No, 14. No chyba tak, zobaczę. Ej, patrzcie! Nasza pani ma dziś urodziny! No to jest niemożliwe. Chodźcie, zobaczcie! Chyba będzie lecić. No niemożliwe, rzeczywiście. Niemożliwe. To może czas na... To co jej kupujemy? Nie, jakiś prezent. Ja bym proponował lodówkę. Nie. Zadzwonię do Szymona. Halo Szymon, potrzebny jest prezent dla pani Gabrysi. No hej Michał. Tak, wszystko będzie gotowe. Dobra. Możesz na mnie liczyć. Gotowy. Słuchajcie, jest sprawa. Musimy przygotować prezent dla Gabrysi. Szybko, mamy zamówienie. Dobra już. Dzień dobry. Proszę dostarczyć. Tylko proszę uważać, proszę, bo to jest bardzo cenne. Tutaj. Proszę. Tylko bezpiecznie. Do trzech dni w robocie powinno dojść. Cieszę się. Wypierdalać. Obliczamy granicę. Granica lewostronna, podstawiamy minus 4, które zeruje mianownik i badamy, czy zbliżając się do liczby minus 4 z lewej strony, czy otrzymujemy wartości dodatnie, czy ujemne. Słucham waszych podpowiedzi. Minus 4. Podstawiamy minus 5 i oceniamy, czy ta liczba wychodzi dodatnia, czy ujemna. Bliska zeru, dodatnia czy ujemna? Ujemna. Dlatego tutaj jest minusik. I teraz liczba stała. Dzień dobry, chodź na Polska. Pani Gabrysia na siadek? Tak. A przesyłkę mamy dla pani. Proszę. Lodówka. Co to może być? O ja, duży. Ale fajnie. Z jakiej okazji? O, to już nie do mnie, ja tylko zapytam, żeby dostać. Proszę go, Krzysiek. Doręczono do rąk własnej. Lodówka będzie. Dziękuję bardzo. To jest nadawca.
Anonimowy. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wzajemnie. Kurwa, to nie ta reklama. Jakieś urodziny nam wysłali. Śpiewamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Kobieta była.